Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Dawid Skoczylas i dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o lampie Godox VL300, czyli moim zdaniem najlepszej lampie LED w swojej kategorii cenowej. Zaczynajmy. Zaczniemy sobie od takiego krótkiego unboxingu, ponieważ lampa przychodzi do nas w takiej wielkiej walizie. No więc zobaczmy, co znajdujemy w środku. Fajny ten case'ik, uważam, że już taka półka premium. Konkurencyjny, na przykład Aputure 300D przychodzi w bardzo podobnym case'iku, więc zobaczmy, co tutaj się znajduje w środku. Przede wszystkim tutaj mamy takie wypełnienia, żeby bezpiecznie transportować lampę. Mamy tutaj garnek, który jest naprawdę petardą. Różnica w tych garnkach między producentami wynika z tego, jak ułożone są tutaj to wypełnienie, to wnętrze, jaki ono ma kształt. I ten garnek nawet na moich poprzednich lampach naprawdę dawał większy output, w związku z czym mega spoko. Jest solidny, nie zgina się, nie zgniata, więc to jest super, bardzo fajny garnuszek i na pewno duży plus za niego. No i lecimy dalej, tutaj mamy samą lampę i to już jest kawał lampy. Tak jak widzicie, no jest to spora, metalowa, ciężka, wielka lampa. Wszystkie hamulce i wszystko na swoim miejscu, także ta lampa naprawdę zrobiła na mnie duże wrażenie. Od dołu widzimy tutaj wiatraki, które ją chłodzą. Tutaj mamy zasilacz, w tej przegródce mamy pierwszą część kabla, mamy tutaj tak zwany kontroler, więc ja to sobie tutaj wszystko wkładam z powrotem. No i ta górna kieszeń tutaj też nosi ze sobą niespodzianki. Przede wszystkim pasek, żeby tą torbę wygodnie móc sobie nosić na ramieniu. Jest taka przejściówka, która powiem Wam za chwilkę, do czego służy. Tak jak widzicie, jest tutaj mocowanie V-lockowe. Kolejną rzeczą są antenki, które możemy wkręcić do tego kontrolera, który widzieliście, dlatego że możemy te lampy kontrolować za pomocą pilota. No i finalnie oczywiście sam pilocik, którym możemy sterować nie tylko tą, ale też jeśli mamy więcej tych godoxów, to różnymi lampami. No to lecimy dalej. Po pierwsze, regulacja mocy tej lampy jest liniowa, co moim zdaniem jest jej wielkim atutem. Znaczy to tyle, że 100% mocy to dwukrotność 50%, czy 20% to dwukrotność 10% i nie ma tu żadnego nonsensu z krzywymi. Moc tą możemy regulować od 0 do 100% w 1% odstępach, co również jest dla mnie bardzo istotne. Kolejnym atutem jest fakt, że seria VL w końcu jest naprawdę cicha, kiedy odpala aktywne chłodzenie i w końcu nie rujnuje to po prostu naszego audio, za co bardzo duży plus. Porównywałem też VL300 do 300D Mark II od firmy Aputure. Poziom głośności obu tych lamp jest bardzo zbliżony. W moim mikrostudio używam tej lampy do oświetlenia np. tej sceny na zaledwie 20% mocy i jej wentylator w ogóle się tutaj nie załącza. I mamy tutaj, powiedzmy, temperaturę około 23 stopni Celsjusza. Załącza się on dopiero przy około 34% i też nie wchodzi on wtedy z pełną mocą, tylko jest on wysterowany pewnie na jakiejś właśnie krzywej, która w tym przypadku robi świetną robotę, dzięki czemu teraz mamy kompletną ciszę i nie musimy się martwić o nasze audio. Podczas pracy, kiedy te lampy stały side by side, zauważyłem też, że w 300D Mark II ten wentylator załącza się szybciej, czyli po krótszym czasie pracy i od niższego procentażu mocy, więc kolejny plus dla Godoxa. CRI tej lampy to 96 punktów, co jest bardzo dobrym wynikiem. Dodatkowo muszę pochylić się tutaj nad garnkiem, który przychodzi w zestawie. Jeśli zdarza Wam się korzystać nie tylko z softboxów, ale też z dołączonego do zestawu reflektora, to wiedzcie, że ten robi naprawdę świetną robotę i moc tego światła z tym garnkiem naprawdę robi wrażenie, bo produkuje on 77 000 luksów w odległości 1 metra od lampy. Zrobiliśmy też inne testy i używaliśmy tego garnka na innych lampach z mocowaniem Bowensa, które posiadamy lub które wypożyczaliśmy. I garnek ten jest na tyle dobrze skonstruowany, to co mówiłem wcześniej, że output tych lamp z tym garnkiem rośnie. Jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć, to fakt, że niezależnie od klosza ten Godox naprawdę ma bardzo potężny output i wydaje mi się, że jest to przez to, że chip jest bardzo rozsądnie umieszczony, ma duże pole powierzchni świecenia, w związku z czym produkuje on naprawdę zaskakujące wyniki. Tak jak widzieliście, lampa przychodzi w naprawdę eleganckim case'ie, dodatkowo Pozwala ten case nam uporządkować wszystkie kable, co jak wiecie przy takich zestawach, szczególnie jeśli tych lamp jest kilka, naprawdę ułatwia życie, bo możemy zdecydowanie szybciej się rozstawić, w związku z tym trzymanie takiego porządku plus możliwość bezpiecznego transportu to bardzo duży plus. W case'ie poza lampą i garnkiem, tak jak widzieliście, znajduje się również pilot, którym możemy sterować lampą. Myślę, że nie muszę tutaj wspominać, że jeśli macie więcej tych lamp od tego producenta, to możecie po prostu łączyć je w grupy, czy ustawiać na innych kanałach, tak żeby wszystko wysterować z tego jednego pilota. Jeśli jednak pilot nie jest dla Ciebie dobrym rozwiązaniem, pamiętaj też, że możesz sięgnąć po aplikację mobilną. Podczas ostatnich zleceń sterowaliśmy tymi VL-kami z poziomu aplikacji, która sprawdziła się zarówno na Androidzie, jak i na iOSie. Przejdźmy do budowy. Lampa jest mega solidna i wykonana jest z metalu, co w tej półce cenowej nikogo nie powinno dziwić. Nie musicie się z nią więc obchodzić jak z jajkiem. Zacisk kontrolujący nachylenie lampy ma podwójną rozetkę i nawet przy głębokiej heksie 120 cm nie było najmniejszego problemu z jej utrzymaniem, także żaden modyfikator nie powinien być jej straszny. No i hamulec jest duży i wygodny przy zakręcaniu. Mocowanie Bowensa jest równie solidnie wykonane, wszystkie modyfikatory, z których korzystaliśmy, siedziały w nim sztywnie i co ciekawe, sztywniej niż w naszych pozostałych lampach, więc o nic nie musieliśmy się martwić. Mocowanie statywowe również jest oczywiście metalowe, nie ma tutaj do czego się przyczepić. Warto też zwrócić uwagę na to, że możemy taką lampę zamocować nie tylko w pionie, ale również w poziomie, no co w niektórych sytuacjach może być po prostu naprawdę wygodnym rozwiązaniem. Dodatkowo dopiero po dłuższym czasie użytkowania zorientowałem się, że mamy też miejsce przeznaczone na parasolkę, więc jeśli na początku, zaraz po zakupie nie masz jeszcze modyfikatorów, a chciałbyś zminimalizować koszta, możesz użyć takiej najtańszej parasolki jako pierwszego modyfikatora. No więc jak zasilić takiego potwora? Mamy tutaj dwie opcje. Najpierw skupmy się na klasycznym zasilaniu, czyli ze ściany. Mamy tutaj do czynienia z trzema sekcjami. Zasilacz podłączamy do ściany, następnie wpinamy się w kontroler, który podłączamy do lampy. Drugą opcją jest opcja zasilania lampy z V-locków. Przy tak dużych lampach warto też zwrócić uwagę na długość kabli, aby na przykład nasz kontroler nie musiał wisieć w powietrzu. Tutaj na szczęście producent nie pożałował nam kabla, wszystko jest dobrze wymierzone. Sam kontroler ma też dodatkową linkę mocującą, dzięki czemu możemy zawiesić go na statywie i nie musimy się martwić, że dędając wyrwie on nam na przykład gniazdo z lampy. Następnie kabel, który łączymy ścianę z zasilaczem, również jest dostatecznie długi, nie mamy się o co martwić. No i kończąc wywód o kablach, jeśli nie potrzebujemy tak dużej ilości tych kabli, zasilacz możemy przypiąć do kontrolera, używając przejściówki do V-locka, który widzieliście na początku filmu, no i jest on oczywiście w zestawie. Dzięki temu jesteśmy w stanie utrzymać większy porządek na planie. Wrzucę tutaj jeszcze jedną informację czysto techniczną. Lampa waży 2,6 kg, a jej wymiary to 34×14×18 cm. Podsumowując, za 3450 zł dostajemy lampę, która w niektórych aspektach przewyższa swojego konkurenta Aputure 300D Mark II, na przykład mocą. Pamiętajcie też, że ta lampa jest też ponad 1300 zł tańsza, dzięki czemu możemy wziąć kolejne 500 zł i za 1800 wyposażyć się w Godoxa VL500, no i mamy fajny zestaw. Uważam, że lampa ta w swojej kategorii cenowej jest bezkonkurencyjna i naprawdę warto w nią zainwestować. No i co? To by chyba było na tyle. Zapowiem Wam też, że w najbliższym czasie pojawi się podobna recenzja Godoxa VL150, więc jeśli ktoś chce zbudować taki komplet, żeby mieć jedno mocniejsze, drugie słabsze światło, jako na przykład keylight i kontrę, to wyczekujcie tego odcinka. Jeśli odcinek był dla Was interesujący, zachęcam do zasubskrybowania kanału, no i zostawienia łapki w górę i widzimy się już niebawem, także do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!